Dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Jak na Town i zapraszam na kolejnego vloga. Tak jak Wam obiecałam w ostatnim vlogu, dzisiaj będziemy w kuchni i będziemy piekli królewskie ciasto. Królewskie, a to dlatego, że dzisiaj mamy trzeci dzień koronacyjnego weekendu. Ja wiem, że ten vlog wszedł o wiele później, no ale tak się akurat zgrało, jak ja to wszystko nagrywałam. Zaraz Wam pokażę, że dlatego jesteśmy w kuchni, ponieważ pogoda dzisiaj jest deszczowa. Nie wybieramy się nigdzie. Poza tym ostatnie tygodnie byliśmy ciągle gdzieś, więc teraz trzeba troszkę odpocząć, zająć się troszkę domem, a skoro nie ma pogody, to właśnie jest ku temu okazja. Także zapraszam Was na pyszne ciasto jogurtowe z żurawiną. Zaraz Wam pokażę wszystkie produkty, dokładnie je odmierzę, wszystko Wam opiszę i zachęcam Was do zrobienia tego ciasta, bo jest banalnie proste, ale jest przepyszne. No właśnie, za oknem jest tak, jak widzicie, moje wszystkie flagi się pozawijały, pościągały. Takie, wiecie, typowy rozpierdziel po imprezie. Tak to wygląda, ale nie było żadnej imprezy. Byśmy grzecznie siedzieli. Trawka tylko pięknie rośnie, przystrzyżona, co mnie cieszy. Dobra, wracamy do ciasta. To są wszystkie składniki. Ja je zaraz ładnie przesypę do miseczek i Wam dokładnie podam z opisami, ile czego. Dodam tylko, że w formie takiej na keksa będziemy, w keksówce będziemy je piekli. Także raz, dwa, trzy i widzimy się z odmierzonymi składnikami. No więc tak, to są nasze składniki, bardzo proste, nie ma tu nic skomplikowanego. Zaczynamy od szklanki jogurtu naturalnego, następnie dwa jajeczka, pół szklanki oleju, 250 g mąki pszennej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody, 2/3 szklanki cukru oraz paczka żurawiny, może być świeża, ja mam suszoną, to jest około 150 gram. I do tego będzie jeszcze taka warstwa na górze i na to potrzebujemy dużą łyżkę masła, 80 gramów cukru i 80 gramów kokosu. A jeszcze jedna sprawa, zdecydowałam się jednak użyć taką formę okrągłą, bo ta moja keksówka to jest taka mini keksówka i obawiam się, że byłoby za dużo. A, zrobimy w kształcie okrągłym ciacho. Trzeba po prostu też nasmarować, wyłożyć papierem i zaczynamy zabawę. Trzeba razem zmieszać mokre składniki, potem suche i połączyć. Wszystko Wam tu oczywiście pokażę. Do misy dodajemy olej, jogurt, oraz jajka. Wbijamy dwa jajka i na lekkich obrotach, niezbyt szybko, będziemy mieszać. Już ręcznie możemy sobie wymieszać mąkę z cukrem, z proszkiem do pieczenia, dwie łyżeczki oraz z sodą oczyszczoną. Wszystko sobie tu już sama wymieszam po prostu. I połączymy teraz to wszystko z mokrymi składnikami, a na koniec damy żurawinę do środka. Tak jak mówię, do naszych mokrych składników dosypujemy suche. I ponownie delikatnie mieszamy. Jak już się wszystko połączyło, dosypujemy naszą żurawinę i ponownie szybciutko mieszamy i przekładamy do naszej formy.
konsystencja wygląda tak. To ciasto jest takie fajne, napowietrzone, puszyste, lekkie, zdrowe, na lato, do herbatki, super, idealne. Więc teraz je przekładamy i zaraz Wam powiem, co robimy z tą jakby polewą. Teraz musimy nasze masełko, cukier i wiórki rozetrzeć, ale ja to włożę na minutkę do mikrofalówki, żeby to masło się bardziej roztopiło. Wszystko razem wymieszam i wyłożę warstwę wierzchnią naszego ciasta. Tak jak myślałam, będzie łatwo wymieszać masełko, jak jest lekko roztopione, więc taką masę cukrowo-maślano kokosową wykładamy na wierzch naszego ciasta. Mamy 180 stopni. Będziemy piekli 40 minut. Widzimy się za 40 minut. Ciasto się upiekło. Och, piękna ta skorupka się zrobiła właśnie. O to chodziło, żeby ona była taka krucha, fajna. Dobra, teraz je wyjmiemy, przestygnie. Będziemy kroić, zobaczymy jak tam w środku wyszło, ale wygląda dobrze. Troszkę nierówno mi się ukroiło, bo jeszcze jest ciepły placek, ale już nie możemy się doczekać. Pięknie się upiekł. Jest taki sypki, fajny, lekki. O, to Wam pokażę. Bardzo polecam. I ten moment, kiedy gryziemy i ta skorupka właśnie, ta korona, że tak powiem, chrupie fajnie. Słodycz właśnie na górze, a w środku lekka cierpkość od żurawiny. Bardzo Wam polecam. Super lekki placek, przesmaczny. Na maj idealny, wydaje mi się. Nie lubię ciężkich, tłustych ciast w lecie. Uwielbiam takie właśnie lekkie. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Spróbujcie go upiec. Prościzna, jak widzieliście. A my widzimy się w kolejnym vlogu. I tutaj mam dla Was niespodziankę, ponieważ postanowiłam połączyć dwa vlogi i zapraszam Was teraz na mojego vloga urodzinowego. Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale JagnaTown i zapraszam Was na kolejnego vloga. Będzie to mój vlog urodzinowy, ponieważ za kilka dni kończę 41 lat. Także ten weekend będzie taki mocno, mocno urodzinowy. Na początek pokażę Wam już pierwsze prezenty, które dostałam z pracy, ponieważ moje urodziny wypadają w niedzielę, a w piątek dziewczyny przyniosły mi już część prezentów, więc Wam pokażę, co tym razem dla mnie kupiły. Bardzo, bardzo fajne prezenty w tym roku. Bardzo jestem zadowolona. Właśnie jadłam babeczkę i mam w gardle mi stanęło. Wygrała Lorraine w tym roku. Dostałam od niej piękny notatnik z cudowną zakładką szczurkową oraz kartką, która przypomina nasze szczury 100%. Felek i Gucio jak nic. Także ona tak trafiła, to jest po prostu niesamowite. Jeszcze mi ją wypisała w połowie po polsku, więc bardzo miło, super. Mam jeszcze naklejeczki szczurkowe, także to jest takie miłe, takie cute. Dostałam fajne kartki, słuchajcie. Niektóre takie bardziej tradycyjne, niektóre zabawne. Jak widzicie, nasz team się zmniejszył o wiele. Jest nas o wiele mniej niż było kilka lat temu, ale nadal staramy sobie robić sobie upominki. Dostałam taki piękny domek dla ptaszków. Będzie fajnie pasował do naszego ogródka, ale go na pewno zainstaluję.
świeca z pięknym przesłaniem i bardzo ładnie pachnie. Tu akurat trafiła kafi. Czekoladki, trufle, gin i świeca również. Tu dostałam taki elegancki odświeżacz, tak to się mówi. Wanila i amberwood, czyli bursztynowe drzewo, tak? Tak to się mówi. Ale ten zapach jest troszkę dla mnie za słodki, ale wiem, że na pewno będzie się podobało Ucji, więc Ucja sobie go na pewno postawi. No i tu dostałam mega dużą butlę Baileysa oraz od szefowej dostałam Pimpsa. Wam kiedyś opowiadałam o tym alkoholu, ale fajnie, bo kupiła mi z taką edycją koronacyjną, więc taką buteleczkę nawet można sobie na pamiątkę potem zostawić. Także super. Bardzo jestem zadowolona. A tymczasem, słuchajcie, idę się szykować, ponieważ jestem tyle co po pracy, jeszcze nawet nie zdjęłam kurtki. Idę wziąć prysznic, się przebrać, umyć włosy, zrobić się, ponieważ dzisiaj wieczorem przychodzą do mnie dziewczyny na prosecco. Pijemy prosecco i idziemy do curry restauracji sobie zjeść curry razem. Także moje dwie najbardziej ulubione koleżanki przychodzą i razem będziemy świętować już tak pod moje urodziny. Także wezmę kamerę, to też dla Was coś troszkę nagram. Tak jak mówię, naszykowałam akurat kieliszki, które kupiłam ostatnio, nam się przydadzą. Kilka słodkości, bo to tak tylko do prosecco, to nic więcej nie trzeba. Świeczkę zapalę, kartki sobie dziewczyny też obejrzą. No bo jak wiecie, w Wielkiej Brytanii, no kartki to jest podstawa, każdy zawsze czyta życzenia, ogląda, więc to jest taki ważny element wszelkich okoliczności wydarzeń. Chrupka na przegryzienie. Nie chcemy dużo jeść, tak jak mówię, idziemy na pyszne curry, tam gdzie ostatnio byliśmy z Ucją i z Arkiem. Tak jak mówię, one dochodzą, bo zależy z którymi dziewczynami się widzę. Dostałam takie fajne wiaderko, na lato będzie, żeby lód włożyć i żeby napoje alkoholowe, niealkoholowe sobie schłodzić. I takie fajne, piękne prosecco różowe, że niech sobie stoi, będzie jakaś większa okazja, to znowu zaproszę dziewczyny i je wypijemy. Tymczasem dzień dobry, już po imprezie, że tak powiem. Posiedziałyśmy niedługo, bo w sumie do 10, ale potem wróciłyśmy sobie na nogach, bo ja mieszkam niedaleko. Jeszcze posiedziałyśmy trochę u mnie, także było bardzo, bardzo przyjemnie, wesoło. Nie, moje dziewczyny są naprawdę super. Następnym razem będzie jeszcze kafi. To jest koleżanka, z którą pracowałam kiedyś, ona odeszła, teraz wróciła znowu. Także super, że wróciła, bo to była właśnie jedna z moich ulubionych koleżanek. Także następnym razem w większym gronie. Dostałam już kwiaty od Arka. Dostałam kwiaty z okazji ostatnich 40 urodzin, znaczy ostatniego dnia 40, bo jutro będzie 41. I tymczasem robimy sobie ognia, bo ja zawsze lubię świętować ten ostatni dzień przed urodzinami. No nie mogę Wam nagrać, bo Arek wypina pupę. No właśnie. I dzień dobry, poranne śniadanie. Pierwszy raz jem w wieku 41 lat. Taki Arek przygotował. Piękne jajeczko na miękko. Herbatka. I słuchajcie, jedziemy do miasta. Zabiorę aparat ze sobą, to Wam coś ponagrywam. No więc czas na prezenty najważniejsze, czyli te od Arka i od Lucji. Dostałam piękny portfel w kształcie inspirowany grą Kudzia, czyli tą, którą się wywołuje duchy. Dzięki tej tarczy Kudzia się współpracuje z duchami, także super pomysł, naprawdę mi się podoba. Fajny, bo ma w środku dużo miejsca na karty, także super. Bardzo jestem zadowolona. No i dostałam, słuchajcie, tablet Lenovo. Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, wspominałam, że musimy z Arkiem kupić, żeby sobie tę aplikację też przeglądać, właśnie co Readly, co Wam o niej mówiłam. No i taka niespodzianka, kompletnie się nie spodziewałam.
Także super, zaraz go otworzę, jeszcze nawet go nie otworzyłam i Wam pokażę. A tymczasem piję urodzinowego drinka, gin z tonikiem. Zdrowie moje. Tylko ja w tym domu lubię gin. I na szybko pojechaliśmy sobie do miasta, bo Arek mówi jeszcze wejdź sobie do Primarka i tam sobie wybierz co potrzebujesz, no to ja zapłacę jeszcze. No to ja sobie wybrałam, Lucja też przy okazji. Jeszcze byliśmy w Dunkin' Donuts na pączku i Arek z Lucją na kawie, ja sobie wzięłam taki napój. Potem Wam może tutaj zdjęcie pokażę. Pączek był przepyszny, z białą czekoladą, z lifilizowaną maliną, bardzo dobry. Więc stwierdziliśmy, że to jest lepsza opcja, zamiast kupować torty, bo u nas potem tort leży, nie ma go komu jeść, a taki jednorazowy pączek dobry się bardziej u nas sprawdza. Pokażę Wam, co właśnie sobie wzięłam w tym Primarku tak na szybko. Kilka koszulek takich zwykłych, koszulka z lamami, jak widzicie. Takie zwykłe, żeby coś było, jak nie po domu chodzę, czy nawet do pracy, do spodenek, to coś takiego. Jeszcze jedna, taki żywy, letni kolor, zrobiło się ciepło, bo zawsze, słuchajcie, na moją rodzinę jest ciepło. Dzisiaj jest jakieś 17 stopni, jutro mam już tylko 11, więc jest fajnie, wczoraj też było fajnie, także tak jak mówię, co roku jak coś planujecie, pamiętajcie, że 14 maja jest zawsze słoneczny, gdziekolwiek bym nie była. Zwykłe dżinsy sobie wzięłam, żeby tak leżały na zapas. Piękne skarpetki, bo wiecie, że jestem skarpetkowym frikiem. To znowu kolejne kilka par, ale takie są ładne. Z pacywką. No śliczne są te skarpetki. Ja mogę mieć skarpetek 100 milionów. Uwielbiam. Uwielbiam skarpetki. Wzięłam sobie też okulary. Bardzo oryginalne, ale wiecie jak to ja. Ja lubię takie rzeczy. Są to okulary w kształcie serc. Bardzo fajnie przez nie widać. O, teraz widzicie, jak się odbija kamera. Śmiesznie to wygląda. Fajnie ściemniają. I są lusterkowe i myślę, że mi pasują, bo ja lubię takie rzeczy nienudne, że tak powiem. Co ja tu jeszcze mam? Jeszcze mam jakieś rzeczy. Kolejne skarpetki. Też ładne, ja Wam je otworzę. O, ja Wam tak pokażę, jakie mają wzory. Bardzo ładne są te skarpetki. W ogóle teraz zauważyłam, że taka moda nastała na takie piękne, kolorowe, fajne skarpety, wesołe. I jeszcze jedne skarpetki. Tym razem kupowałam ostatnio, to były kwiatuszki na tych końcówkach, a teraz sobie wzięłam z owocami, no to mam różne tutaj, wisienki, truskawki, cytrynki. Ja takie pierdoły uwielbiam, więc to jest dla mnie coś fajnego. A skarpetki ja dość często wyrzucam, ja kilka razy upiorę i wyrzucam, bo ja uwielbiam, jak są śnieżno-białe takie. Taki mam problem skarpetkowy. No i jeszcze jedna koszulka. Taka też zwykła, tak jak mówię, takie zwykłe, żeby do spodenek czy do wiatru. I takie zwykłe trampki, tylko kolor mi się bardzo spodobał. One fajnie wyglądają. Ja mam jeszcze trzy chyba inne kolory u góry, dlatego wiem, że one są super, bo je starczy do pralki wrzucić i one się fajnie piorą. W ogóle to jest z bawełny, to jest super na lato. I one fajnie wyglądają do sukienek i do spódniczek. Taki bucik tylko założyć, także jestem zadowolona. A teraz otwieram tableta i Wam zaraz go pokażę. Tablet jest taki, od razu ma fajny case. Także mogę sobie go ustawiać i coś oglądać, ale ja go raczej będę używała do czytania. Muszę sobie wszystko właśnie tu poustawiać. I to jest ten tablet Lenovo M8. Nie wiem, gdyby ktoś był zainteresowany. I z tym jest fajnie, że ma dużą pojemność, bo ma chyba 64 GB. Tak jak żeśmy sprawdzali gdzieś. Tak. 64 GB, więc dosyć duża pojemność. Także to się składa. Tak. Można sobie normalnie trzymać. Fajny, no jest taki na wielkość idealny do, tak jak mówię, do czytania. Bo na telefonie jest ciężko przeglądać nieraz magazyny i takie rzeczy, a tu jest jednak ten czytnik większy. Także zadowolona ja. No. Prezenty do mnie nadal napływają, ale coś superowego dostałam od Stiopy Kasi. Bardzo Kasia, dziękuję. Bomba, naprawdę. Ty mnie znasz, ty wiesz co ja lubię. Puka herbaty
są najlepsze. Dostałam taki piękny komplet organicznych herbat. No super, tak się cieszę. Na pewno będzie wszystko wypite. Bo tak jak mówię, ja jestem maniakiem. I mam różne smaki. Bomba. Zielona. Turmeric. O, likior. Super, 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 super. Bardzo się cieszę. No. Na pewno wszystkie wypiję. Dzięki, Kasia. A tu jeszcze w pracy dostałam butelkę Smirnoffa oraz takie, wiecie, wax melt, te waksy do palenia, do zapachu. Taki prezencik też niech sobie stoi, zawsze się przyda. Lato idzie, będzie ładnie pachniało. Także super. Dzięki wszystkim za pamięć i za prezenty.